Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z IEFC 24 z kariery menadżera. No witam, witam, słuchajcie. No i lecimy, mamy meczyk z Anderlechtem, od razu do zagrania. W ogóle jak wygląda tabela? My tu jesteśmy w ogóle w tej tabeli? Nie, bo to jest... A, bo to baraże były. Faktycznie, to była runda wstępna. No, no. Ciekawe, z kim nam przyjdzie, jakbyśmy wygrali teraz Anderlechtem, z kim nam przyjdzie się bić później? To jest dobre pytanie. Natomiast my mamy ten mecz za ile? Poczekaj, 20. Bo tak patrzę i mówię, kurna, nie wiem, czy oni się zdążą zregenerować. I zobaczmy sobie, czy oni zdążą. Tu jest G, tu jest Git. W ogóle można by pójść bardziej w środek nawet, bardziej zrównoważonego. Tu jest ok, tu jest ok. Tutaj, kurna, no nie wiem, nie? No nie wiem, może tak, w ten sposób. Dobra, tu zostawmy tak jak jest. No może dobra, zrównoważony. Git, jak Moreira w ogóle znosi? Nie najgorzej. Ok, a reszta co? A reszta, słuchajcie, no jest jak jest, dobra. To sobie zostawmy. Okej, okay. No i Git w sumie chyba, nie? Można w takim razie lecieć w stronę meczu. Wydanych mamy, w ogóle wydaliśmy 75 milionów w tym sezonie. To ja nie wiem, słuchajcie, na co, nie? Ja nie wiem na co. Ale dobra, mamy Anderlechta. No, jestem ciekaw, jak ten mecz pójdzie, nie? Jestem ciekaw, jak ten mecz pójdzie. Co my tu mamy? Tiziano Bruno jednak zostaje u nas. Klub FCU Krajowa nie chce już dalej prowadzić rozmów. Definitywnie wycofali się z negocjacji. Aha. Aha. Ale przecież ja przyjąłem... Ja przyjąłem od nich to, jakby, że ja płacę za niego i oni, on ma tylko grać u nich przez rok. I naprawdę oni stwierdzili, a to nie chcemy? Jakby... Serio? Naprawdę? No dobra, to jest trochę dziwne już, nie? To już jest trochę dziwne. No ale dobra, mamy mecz z Anderlechtem. No są rzeczy ważne i ważniejsze. I teraz tak, jeśli chodzi o sam mecz. Konferencję prasową na pewno trzeba przebrnąć. Bo trzeba troszeczkę zmotywować naszych. Na papierze Anderlecht i Gryfonowie na tym samym poziomie. Koncentracja na dobrym występie i będzie dobrze. Spokojnie, damy radę. Mam nadzieję. Biorąc pod uwagę, że Anderlecht... i Gryfonowie dysponują podobnym potencjałem, jak zamierzacie podejść do tej rundy. Jesteśmy jedną z najlepszych drużyn. O, to już na wysoko ja widzę, że tu się pojawiło. Ostatnio nie może odnaleźć formy. Zauważyliście jakieś szczegółowe przyczyny, które doprowadziły do tego stanu? Biorę na siebie całą winę. Niech będzie, że to przeze mnie i git. No, no w sumie przeze mnie, bo to ja tak ciulowo ostatnio grałem. Jakby nie patrzeć, nie? A tymczasem jeszcze sesję treningową sobie zróbmy na szybko. Zastanawiam, która będzie lepsza. Dribbling. Nie, no zbieranie pucharów, nie? Zbieranie pucharów nam daje jednak to... Jednak to... Kurwa, utrzymanie plus jest bardzo łatwe do zrobienia, więc no nie oszukujmy się. To, że jest bardzo łatwe, to też definiuje to, żeby je robić. Ja pierdolę, dobra. Ja nic nie mówiłem odnośnie bardzo łatwego jednak, wiecie? Ja jednak nic nie gadałem. Ale na spokojnie, Huerta, chodź tutaj. Tak jest. Zrób sobie rozgrzeweczkę. No, dawaj, dawaj, Huerta, dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. 5 sekund zostało tylko. Dobrze, 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 bo jakbyś teraz stracił, byłaby lipa. Dobra, Adegberno? A to coś nowego. Normalnie zawsze jest Rodriguez tutaj. A tu proszę, Adegberno, cholera. Co to się wydarzyło? A tu się biedny Rodriguez powykładał. O, ale mamy to, dobra. To wybijamy, nie ma to tamto. Nie ma sensu na to czekać. Dobra, a to... Nie, bo to Sanchez był? Ja nie wiem, bo oni są w sumie tak bardzo do siebie podobni, że mogliby być równie dobrze swoimi braćmi. Równie dobrze mogliby być swoimi braćmi. Dobra, zobaczmy, czy ja bym coś tutaj zmienił. Tak na dzień dobry. Mambę nie chcę wprowadzać. Tuliaby jest niby, ale on jest zmęczony, więc sobie go zostawmy. Blanchard jest średnio zadowolony. Blancharda by trzeba było co jakiś czas powprowadzać. Bakera zresztą też. No dobra. W ogóle ten Buat nam zaczyna coraz bardziej rosnąć, bo ma już 73, on od 71, jak dobrze pamiętam, zaczynał. Więc idziemy... Chociaż może nie.
Że ja mam udar? Że ja mam udar? Zaczynał czy nie? Jak pamiętacie? Bo ja już nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. Dobra, ale jeszcze trzeba było wybrać jakieś stroje sensowne na ten mecz. Ale chyba zrobimy tak, co? Przynajmniej będziemy widzieć, którzy są nasi, którzy nie. No i słuchajcie, zaczynamy. Jeszcze trzeba się rozgrzać troszeczkę przed tym meczem. Anderlecht już gotowy w zasadzie. Wychodzą na murawę. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. No i zaczynamy, moi drodzy, mecz Anderlecht versus Gryfonowie. Zaczynamy to. Sanchez do Atajacha, Atajach do boku, do Huerty. No i strata. No, Huerta, ale to nie możemy tak grać. Jeszcze Dreyer. Dreyer, oj, podanie tutaj do Jakoba, mocne. Jakob wrzuca, ale dobrze jest tutaj Alvarez. Prawidłowo, jeszcze Hoffman z Rodriguezem. Rodriguez będzie wychodził. Rodriguez, no otoczony już przez rywali. Rodriguez, dobre podanie do Huerty. Huerta, Huerta jeszcze będzie wrzucał. No, zablokowany tutaj przez Soleta. No, ale Buanga, tu trzeba się przebić. Nie możesz sobie tam stać z tyłu po prostu. Jeszcze Jakob. Jakob. Jakob, no co on tu kiwa? Co on próbuje? Dobra, jest. A Durzlak. Dobre podanie, brawo. Brawo, Buanga, dobrze. Jeszcze Huerta, wbiega w pole karne. Huerta, strzał, ale zablokowany. Oj, oj, oj. No niedobrze, niedobry ten start. Na krótko, do Huerty, Hoffman. Huerta. No i Jan daje mu, bierze tą piłkę. No niedobrze, no, no ale za to zajebiste odebranie Rodriguez'a. Rodriguez, bokiem boiska, Rodriguez. Jeszcze zagranie do Huerta, ale on na spalonym. Ajajaj. Ajajaj, no. Tak powiem. A było dobrze. Oj, dobra, Huerta. Brawo, Huerta, brawo. Jeszcze podanie do Rodriguez'a. Rodriguez w pole karne. Rodriguez odegranie do Buangi. Buanga strzela, ale bramkarz broni to. Ajajaj. Niedobrze, Alvarez, ale gdzie ty jesteś? Czemu nie około Amuzu? Amuzu i Alvarez, Alvarez szybszy na całe szczęście. Alvarez, dobrze. Dobrze, Alvarez, spokojnie. I kontrom już, kontrom. No Jezus, no Jadek Berno na spalonym. No niedobrze, no. Z kolejny spalony, no nie możemy się tak łapać na te spalone. No, o, ale ładne podanie, brawo Sanchez, brawo odebranie. Dobrze, jeszcze Huerta. Huerta, odegranie do Buangi, ale ten niestety nie dociera do tej piłki. Za lekko trochę, za lekko. A Durszlak. Dreyer. Dreyer, podanie do środka, do Ritza. Ritz. Ritz. Oj, 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 tutaj Dolkberg. No, brawo Fosu, dobrze, dobrze. Jeszcze Atajach, teraz z kontrą. Atajach. Atajach będzie się rozpędzał. Atajach do Huerty na dobieg. Huerta. Huerta, przyrzutka. Oj, nie wyszło to. A pierdole, co on zrobił. Brak mi słów, jeszcze Huerta jest tutaj, dobrze. Huerta, podanie do Atajacha. Atajach, oj, oj, oj. No, tu Dreyer nas przerzucił, ale no niestety. Czy przerzucił, przewrócił, przepraszam. Prawie to samo. Oj, podanie. Diade. Diade do Dolberga. Dolberg, przerzutka na drugą stronę. Jest tutaj Jakob. Jakob. Ale Huerta z Atajachem dobrze tutaj zainterweniowali. Atajach teraz w kontrataku. Atajach, dobre podanie do Buangi. Buanga, Buanga będzie wybiegał. Będzie wybiegał, jest sam na sam. Atajach, przepraszam, Atajach. Buanga strzela i mamy 1-0. Jezus Mary, ależ dynamika. Aż zaczynam się w tym gubić dzisiaj. Co jest, co jest. Aż zaczynam się w tym gubić, słuchajcie. Buanga, piękne rozpoczęcie tego meczu. Dobrze, dobrze. Szkoda, że dopiero w 43 minucie, ale dobre i to. No, jeszcze, panowie. No tu Anderlechta trzeba było pokonać, no. Wydaje mi się, że to będzie dwumecz swoją drogą, ale no, zobaczymy. Dreyer. Dreyer, oj, tam faulowany. Jeden z zawodników Anderlechtu. A Durszlak dokładniej. Oj, Dreyer przy piłce jeszcze. Jakob. Jakob, Huerta przy nim, przerzutka do Amuzu, Amuzu przewrotką, ale na całe szczęście nie trafia. Oj, oj, oj. No, powiem wam, że jest ciekawie. Musimy chyba zmienić Huertę, bo widzę, że on ledwo dycha. Tylko za kogo? No chyba za Moreirę w tej sytuacji. Bo się zastanawiam, czy nie lepiej Adek Berno by tutaj było przerzucić.
Ale to na jedno wychodzi. Dobra, to zostawmy se Moreirę tam. Myślę nad zmianą Atajecha, bo on ledwo zipie. Tylko za kogo? Za Bakera go wpuśćmy. O! Niech Baker wejdzie za Atajecha. I zobaczymy, jak ta zmiana wpłynie na wynik meczu. A tymczasem zaczynamy drugą połowę, moi drodzy. A Durszlak, Duritza, Ritz, Don Diade, Diade. Diade, oj, podanie do środka do Dolberga. Dolberg, jeszcze raz do Diade. Diade, do Amuzu. Amuzu, oj, dobre podanie tutaj do Dolberga. Dolberg jeszcze. Oj, ale jest tutaj Alvarez. Brawo, Alvarez, brawo. I teraz kontra. Teraz kontra, on nie ma za bardzo z kim zagrać, więc odgrywa do tyłu. Jest tutaj Baker. Baker, jeszcze dobre podanie do Moreiry. Moreira, Moreira. Dobrze, dobrze, Moreira do Buangi. Buanga, jeszcze odegranie, strzał. Ale dupę broni to. Oj, oj, oj. No ale sytuacja była naprawdę dobra. Naprawdę dobra, wykonanie nawet niezłe. Nawet niezłe, no co prawda trochę szczęścia zabrakło. Ale no, jest git, o to właśnie chodzi. O, ja tymczasem Dreyer. Dreyer, bokiem boiska, Dreyer. Ale jest tutaj Angulo, dobrze Angulo, ładny blok. Prawidłowo. Teraz z autu, ale jest tutaj Baker, dobrze, głową zagrywa. Jest też Buanga, Buanga rozbiega się. Buanga będzie kontratakował. Buanga, tylko on nie ma z kim zagrywać. Buanga, do środka pola. Buanga, no przed szesnastką, trochę kiwa. Jest tutaj też Moreira. Moreira w szesnastkę, jeszcze odegranie do Buangi. Buanga, strzał, ale no w dupę to strzelił. Dosłownie. Dosłownie prosto w dupę. Jeszcze Nelson. Nelson, przerzutka tutaj, Don Diade. Diade. Diade, odegranie do Hazarda. Hazard do Dolberga. Dolberg. Dolberg do Dreyera. Dreyer jeszcze z Durszlakiem. Durszlak do Jakoba, do boku. Jakob. Jakob. Jakob, ale jest tutaj Baker. Brawo. No i mamy jeszcze utrzymanie piłki na boisku. Brawo. Durszlak wybija to na aut. Na całe szczęście na nasz. Dobrze, Baker. Na krótko. Do Sancheza. Jeszcze Sanchez do Bakera. Baker. Baker bokiem boiska do Moreiry. Moreira będzie rozbiegał się. Tak jest. Dobrze, dobrze. Moreira. Wrzutka, ale tam nie ma nikogo, kto by to asekurował. Niestety. No, niedobrze. Ritz. I teraz mamy kontratak Anderlechtu. Dreyer. Dreyer. Oj, oj, oj. Podanie tu do Ritza. Ritz. Do Dolberga. Dolberg do boku do Jakoba. Jakob. Jakob. Będzie wbiegał w pole karne. Jest wrzutka. Hazard i mamy wyrównanie. Niedobrze. Niedobrze, bo to 80. minuta meczu. Dobra, słuchajcie, trzeba jakąś zmianę zrobić. Kaufmana za Blancharda. To na pewno. Blanchardowi tylko trzeba zmienić na napastnika. No i co, na razie się wstrzymajmy chyba zresztą. Ale Mabry coś czuje, że wejdzie za Sancheza za niedługo. No jest, powiem wam szczerze, brakuje nam Esio jakiegoś dobrego z tyłu. Angulo jest masakrycznie zmęczony. A nie mam za kogo go za bardzo wymienić. Blanchard, rozegranie do Buangi. Buanga do boku. To Adegberno, Adegberno, środkiem boiska. Oj, Hazard wybija mu tą piłkę. Niedobrze, Ritz. Jeszcze do Philipsa, Philips. No, Ritz. Dobrze, Fosu, brawo, brawo, dobre odebranie. Jeszcze Adegberno. Adegberno bokiem boiska. Adegberno, odegranie do Blancharda. Blanchard, Blanchard strzela. Ja pierdolę. Jak on to zepsuł. Przecież to była setka. Przecież to była setka. Wystarczyło dobrze przymierzyć. A tymczasem dupa do boku. Jest tutaj Angulo. Dobrze. Jest też Blanchard. Blanchard. Oj, 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 ależ zagranie. Blanchard. Blanchard będzie wbiegał w pole karne. Blanchard jeszcze odegranie. Oj, 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 Nelson to przejmuje. A było tak dobrze. Było tak dobrze i koniec drugiej połowy. No i teraz czekać tylko na drugi mecz. Ajajaj, no w drugim meczu to już musimy wygrać. To już nie ma co. Mówiłem, że to będzie dwumecz, słuchajcie. Mówiłem, że to będzie dwumecz. To musiał być dwumecz. Czy jakieś pytania państwo macie? Czy jesteśmy faworytami do awansu? Po dzisiejszym występie zasługujemy na awans. O! O, tak powiem. Więc mam nadzieję, że się uda.
Kiedy wasi przeciwnicy Anderlecht zdobyli wyrównującą bramkę w drugiej połowie, mieliście nadzieję, że wrócicie na prowadzenie? W każdym meczu celujemy w zwycięstwo. No szczerze, była duża szansa, żeby wygrać, no ale no nie pykło, no. Wolę się skupić na elementach, to naprawdę świetny piłkarz. No Hazard jest dobry, no więc jakby, no myślę, że nie ma co tu gadać. No i strzelił dobrą bramkę też, nie? Strzelił też dobrą bramkę, jakby nie było. A tymczasem mamy następny mecz zaplanowany, słuchajcie, z Zagłębiem. To tak patrzę, czy moi się zregenerują do tego czasu. No tak średnio widzę. Tak widzę, że może być średnio. Najgorzej to w sumie ma Hoffman, który jest masakrycznie zmęczony. Jakieś pojedyncze, no dobra, nie, nie jest źle, no wiecie, nie jest źle, ale dobrze też nie jest, nie? No zobaczmy. Zobaczmy, moi drodzy, zobaczmy, no. Alex Frost idzie na wypożyczenie na 2 lata do Stali Mielec. Nomen omen do naszych przeciwników. No ale trudno. Najważniejsze, żeby sobie się ogrywał tam, wiecie, no. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, ale chłopaki prosili, żebym to przekazał. Trochę nas martwi, że zadowalamy się nagrodą pocieszenia. Dziękuję, że mi to powiedziałeś, no trzeba się ruszyć, no słuchajcie, i strzelać coś, no co ja wam powiem. Najgorsze jest to... Co tu się kurwa wydarzyło? 14 punktów w plecy? Ile? Jak 14 punktów w plecy? Co jest do chuja? Co jest? I co tu się wydarzyło teraz? Żeby nie powiedzieć, jest dramat, nie? Jest dramat, słuchajcie, my z tym Zagłębiem musimy to wygrać już. Nie ma opcji nawet innej. Tylko muszę zmienić troszeczkę skład, bo... Czuję, że moi nie dadzą sobie rady, jak wyjdziemy w takim, a nie innym składzie. A nie dadzą sobie rady przez to, że będą za bardzo zmęczeni na mecz z Anderlechtem, który jest dla mnie nomen omen troszeczkę ważniejszy. Mamy jeszcze jakiegoś napadziora innego? Nie mamy. No to przypał trochę. Dobra, Valverde niech se wejdzie tutaj. Okej. Myślę, że jakąś jeszcze zmianę bym chciał zrobić. Taką, żeby na następny mecz był git, ale nie widzę żadnej sensownej. Oj, oj, oj. No oj, 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 co wam powiem. Baran niech może wejdzie za Sancheza. Ewentualnie Bułat mógł wejść, no ale dobra. Niech tak będzie, ale ciężko, ciężko to widzę, nie? Słuchajcie, naprawdę, ciężko widzę ten sezon. Strasznie nam źle poszło w tym sezonie. Bo skupiłem się na i tabeli w lidze i skupiłem się na tym, na tej UEFie. I finalnie wyszło tak, że gówno wyszło. No właśnie. Więc jest jak jest, nie? Więc jest jak jest, słuchajcie. No ale dobra, mamy mecz z Zagłębiem. Także zaczynamy. Mecz Zagłębie Lubin versus Gryfonowie. No i zaczynamy. Blanchard do boku, do Bułangi, Bułanga. Znaczy do boku, do środka, co ja mówię. Adegberno. No trochę te kolory tak średnio dobrze dobrałem, widzę, pod tą murawę akurat. Urminowski, ale jest tutaj Fosu. Jest jeszcze Hannibal. Hannibal, dobra przerzutka do Adegberno, ale ten nie dochodzi niestety do tej piłki. A szkoda, bo mogło być dobrze, mogła być dobra sytuacja z tego. Oj, przerzutka na drugą stronę do Chodyny. Ale jest tutaj Atayat, także dobrze. Atayat, na spokojnie, Fosu. Fosu, oj, do Kurminowskiego to w zasadzie podanie było. Ależ prezent mu zrobił. Jest Chodyna. Chodyna do środka, do Makowskiego. Makowski z Kurminowskim. Kurminowski strzela po ziemi, ale Kowar na całe szczęście to broni. Dobrze, Valverde. Valverde, bokiem boiska. Valverde. On nie ma z kim zagrać, co zresztą widać. Valverde. Podanie do Adegberno, Adegberno. No i wybicie na out. Valverde, dobrze, do Hannibala. Hannibal. Z Valverde. Valverde, jeszcze tutaj środkiem boiska. Valverde, podanie do boku, strzał, ale zablokowany jeszcze Blanchard, ale niestety traci piłkę. Ajajaj, no niedobrze, Muniz.
Muniesz, ale jest tutaj Baran. Dobre odebranie. Jest Moreira. Moreira, ale on nie ma z kim zagrać. Moreira. Podanie do Hannibala. Hannibal jeszcze do boku. Do Valverde. Valverde do Adegberno. Adegberno bokiem boiska. Adegberno. Podanie do Blancharda. Blanchard w 16. Blanchard jeszcze odegranie do Bułangi. Ten klęka tam. Co tu się dzieje? Jeszcze Dudi z broni. Co tu się wydarzyło w ogóle? Chłop se klęknął, przycupnął, oni go puścili, o co chodzi? Na krótko, do Blancharda, Blanchard bokiem boiska, Blanchard będzie wrzucał, jest wrzutka w 16, ale tam nie ma do kogo, jest Kopacz, jest jeszcze Dąbrowski, no i Muniesz do tyłu. Angulo jeszcze z Fosu, Fosu do Hannibala, Hannibal jest na boku, jest na skrzydle, Hannibal. Odegranie do środka, do Blancharda, Blanchard do Adegberno, Adegberno i mamy 1-0! Brawo! Brawo, 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 o to chodzi! O to chodzi! O to, słuchajcie, chodzi! Dokładnie o to, słuchajcie, chodzi, no! Tak to powinno wyglądać według mnie, tak to powinno wyglądać! Muniesz! Muniesz jeszcze do Makowskiego, Makowski. Makowski do Bohara, Bohar. Bokiem boiska, Bohar. Do Munieza, Muniesz. No ale tu Dąbrowski jest już, no. Trzeba by było przycisnąć, słuchajcie, tu trzeba dobrze kryć. Chodyna, bokiem boiska, Chodyna wrzuca. No i jest jeszcze Muniesz, jest Kurminowski, ale jest też Kowar. Brawo. Dobrze, Angulo, do Atiata, Atiach. Dobrze, do Moreiry, Moreira. Moreira, on będzie musiał kiwać, bo nie ma co za bardzo zrobić. Moreira, oj, dobrze mu tam wybiegł. Jest Bułanga, jeszcze do tyłu. Jest strzał, ale no niestety zablokowany. Chociaż mamy rzut karny, moi drodzy, z tej sytuacji. Prawidłowo, dobrze, dobrze, dobrze. Mamy rzut karny. I kto by do niego podszedł, Bułanga? No tu nikt inny lepiej tego nie wykona. Bułanga kontra Dudo. Bułanga kontra Dudo, Bułanga strzela w lewe okno, strzał i mamy 2-0, brawo Bułanga, brawo, o to właśnie chodzi, prawidłowo, prawidłowo mój drogi, dobrze jest, Kurminowski zaczyna do Munieza, Muniesz do Dąbrowskiego, Dąbrowski do boku, do Grzybka, Grzybek do Chodyny, Chodyna rozbiega się, będzie kontratakował teraz, Chodyna, Chodyna. Oj, 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 zagranie do tyłu do Grzybka. Jest tutaj jeszcze Grzybek. Jest Muniesz. Muniesz w pole karne strzał, ale Kowar broni to dobrze. Na spokojnie. Posu. Przepraszam, Atajach. Do Valverde, Valverde. Valverde do boku. I koniec pierwszej połowy, moi drodzy, tym sposobem. Zobaczmy, czy jakieś zmiany możemy zrobić. Sancheza może za Mejbriego bym wrzucił na tą połowę. Blanchard za... za Hoffmana. No i Huerta może byśmy za Adegberno wrzucili. Jeszcze może niech Buat sobie wejdzie też pograć za Barana. Zawsze to wiecie, zawsze to jakaś zmiana, nie? Zawsze to jakaś zmiana. A na to... Kurwa, ale muszę go cofnąć w tej sytuacji. Dobra, niech będzie PŚP. No i zaczynamy, słuchajcie, drugą połowę. Muniesz do Kurminowskiego. Kurminowski z Makowskim. Makowski. Makowski kiwa tam. Oj, zagranie dobre do Bohara. Bohar bokiem boiska. Ale są tutaj już obrońcy przy nim. Bohar. Bohar rozbiega się. Może będzie miał szansę wrzucić. Jednak zagranie do tyłu do Luisa Mata. Mata. Do Makowskiego. Makowski. Makowski, ale Sanchez dobrze to blokuje swoimi girami. Prawidłowo. Luis Mata. Mata do tyłu. Do Amadou, Amadou. Do Maty, Mata. Mata z Muniezem. Muniesz. Muniesz odegrany do Kurminowskiego. Kurminowski, ale Angulo zablokował to. Dobrze. Brawo, jeszcze Kowar tutaj broni to, ale to już była czysta formalność. No i teraz Moreira. Oj, Moreira zablokowany tutaj przez Dąbrowskiego. Oj, tutaj prawie na faul było, prawie na faul, no tak na granicy można by rzec. Amadou, do Munieza, Muniesz, Muniesz do Bohara, Bohar, Bohar, strzela, ale Kowar broni to na całe szczęście. Brawo Kowar, brawo, o to chodzi, żebyś bronił to dobrze. Jest wrzutka, jest jeszcze Muniesz, ale Kowar, no przytomnie na bramce trzeba powiedzieć, przytomnie.
I jeszcze raz, po raz kolejny, rzut rożny. Ale jest tutaj Atiat. Oj, oj, oj! Co teraz? Co teraz? Rzut karny mamy. O cholera, no dobra. Kowar versus Muniez. Kowar, Muniez, Kowar, Muniez, Kowar! I brawo, Kowar, brawo! Oj, oj, ale to jeszcze nie koniec sytuacji. Jeszcze Wdowik Kurminowski. Ale Fosu na całe szczęście to wybija. Brawo, brawo, Kowar. No zajebista ta obrona. Podoba mi się to. Jest wrzutka, ale jest tutaj Atajach. Dobrze głową. Jest też Hoffman, który będzie wybiegał sam na sam. Dobrze, dobrze, Hoffman. Dawaj, dawaj. Z całej siły. Hoffman sam na sam. Hoffman strzela jeszcze dobitka, ale nic z tego. Dudę to obronił. Aj, taka setka zmarnowana. Taka setka zmarnowana. No prawie wszedł mu do bramki. Jeszcze Luis Mata. Mata. On nie miał za bardzo z kim odegrać, ale jest tutaj Amadu. Oj, do Muniesa, Muniez, no niebezpiecznie. No panowie, ale to nie możecie tak Kurminowskiego tam przepuszczać. Buat. Do boku, do Moreiry. Moreira na dobieg do Buangi. Buanga, dobrze. Ajajaj. No niestety nic z tego. Że Dudę wybija. Jeszcze Fosu. No ale tam trzeba było zagrać to. Angulo. Dąbrowskim, Dąbrowskim. Dąbrowski, jeszcze Krug, ale Buat, dobre odebranie. Dobre odebranie. I mamy Hoffmana, który będzie wybiegał sam na sam. Hoffman, Hoffman Ja, nie. Co to wchodzi? Znaczy raczej nie wchodzi. Oj, oj, oj. Tragiczny ten strzał, tragiczny. Tragiczny. Angulo. No, ale tu Kurminowski widać, że mocniejszy trochę fizycznie. Amadu. Amadu, Luis Mata. Wdowiak. Wdowiak. Wdowiak bokiem boiska, ale Valverde mocniejszy. Dobrze. Fosu. Jeszcze odegranie do Huerty. Huerta. Huerta głową. Huerta, dobrze. I będzie wybiegał, słuchajcie, będzie kontratak. Huerta biega w szesnastkę. Dobrze, Huerta. Jeszcze Huerta. Huerta. No i nic z tego. No nie, panowie, to nie można tak grać. Buat za szesnastki strzela. Ale nic z tego. Minimalnie niżej i byłby gol. No taka kontra ładna była, no. Taka ładna kontra była. No i się zesrało wszystko. No i się wszystko zesrało, no. Aj, aj, aj. No Angulo jeszcze głową, dobrze. Angulo z Sanchezem, Sanchez. Sanchez, on nie ma za bardzo z kim. Sanchez próbował jeszcze tam do boku, do Mejbriego chyba. No i mamy koniec, słuchajcie, no ale na całe szczęście wygrywamy 2-0, choć ciężki był to bój i to trzeba przyznać. A tymczasem zróbmy sobie wywiad pomeczowy jeszcze. Na spokojnie, troszkę uspokoić emocje. Mamy parę pytań i prosimy o komentarz do tego meczu. Jesteśmy zespołem znacznie mocniejszym, no tak by wyszło, no... Nigdy nie wiadomo, co to z wygraną jest, no ale jak widać, daliśmy radę, moi drodzy, daliśmy radę, no. Prawda, mogło być więcej niż 2-0, ale nie oszukujmy się, tu chodzi o punkty, nie o wynik. Nie o wynik. Zagłębie ułatwiło zadanie? Nie no, nikt nas nie zatrzyma po prostu, no co ja wam powiem, no jest jak jest, nie? Jest jak jest. Udało wam się rozstrzygnąć to spotkanie przez przerwę. Słówko na temat drugiej połowy. I zasłużyliśmy na ten wynik po prostu, no. Jesteśmy zadowoleni, wszystko w porządku. Tyle powiem. A tymczasem mamy kolejny mecz z Anderlechtem. Ale zanim pójdziemy sobie do mecza z meczu z Anderlechtem, trzeba tutaj popracować nad skupieniem chłopaków przed meczem. Bo widzę, że jest ciężko. Żeby nie powiedzieć, że jest źle. Oj, tutaj niedobrze jest. Jak tu? Możemy dać na zrównoważony, jest git. Tu też. O, Fosu. Fosu zmęczony i to widać, kurna, po nim niestety. Tu kondycyjnie jest G. Valverde bardziej w kondycję. Znaczy w zasadzie w zrównoważony niech pójdzie.
No dobra, tu mamy git. Ławkę mamy ogarniętą, że tak powiem. Co my tu mamy? Chciałbym powiedzieć, że trochę martwię się, czytając różne plotki na swój temat. Chciałem poprosić o jeszcze jedną szansę, aby pokazać, że jestem właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Nie no, Alvarez, bez przesady, spokojnie. Jakby to tylko jeden mecz, a ty już panikujesz. Spokojnie, stary, jakby damy radę, no damy radę. Damy radę. Bruno jest w pełni skoncentrowany, jeszcze Blanchard coś chce. Że nie posadzi mnie pan na ławie w spotkaniu przeciwko Anderlechtowi? Pomyślimy. Pomyślimy, Blanchard. Może faktycznie by go wpuścić od pierwszych minut. Zobaczyć, jakby mu szło. Może będzie mu szło lepiej niż Hoffmanowi. A tymczasem zróbmy sobie oczywiście jeszcze pucharki. Pucharki. Już mnie zaczyna gardło drapać, słuchajcie, dlatego. Ale to też to, że jestem alergikiem, wiecie, więc jakby... No, bywa tak, że czasami się budzę z całym zawalonym gardłem. No, dość ciężko jest nagrywać te odcinki z FCK jednak, mimo wszystko. No bo wiecie, to jednak wymaga to komentowanie tego, żeby no trochę się powydzierać, trochę pokrzyczeć, trochę przekazać emocji. Ja wiem, że nie wszyscy to rozumieją, no ale to mam nadzieję, że to jest jakaś wartość dodana po prostu i tym sposobem spieprzyłem sobie bonus, nie? I to się już nie uda. Superancko. No to cały ja zacząłem gadać o rzeczach i się przestałem skupiać. Dobra, może jeszcze damy radę, słuchajcie, no. 12 sekund jest w sumie. No dobra, już nie damy rady na pewno. Ja pierdolę tym... No nie! Dobra, jeszcze raz. Na spokojnie teraz. Teraz już bez gadania większego. Kupmy się po prostu na piłce. Ja i piłka. Ja i piłka. Bez logicznego rozumowania. Dobra. Chodź. Dawaj, Huerta, dawaj. Jeszcze czas jest. Jeszcze masz czas. Najważniejsze, żebyś teraz nie stracił. Dobrze. No i Adek Berno. Dobra. Dobrze, Berno, dobrze. O, no, ale to nie możesz tak dawać. Nie możesz tak robić. Kurwa, to jest 200 punktów, co prawda tylko. I jakby ja to nadrobię, bez problemu. Ale no, to już było takie naprawdę, nie? Na styku. Jezus Maria, te pachołki się zabijają. Dobra, wybijaj to. 2500 mamy, to najważniejsze. Nie będziemy się tam zastanawiać, co dalej. Jeszcze tylko konferencja, żeby troszeczkę zmotywować naszych zawodników. Możemy zwyciężyć? Myślę, że wywalczymy potrzebne zwycięstwo. Damy radę, spokojnie. Kurwa, aż mi prysła woda na czoło. To chyba omen jest, że wygramy po prostu. Albo że gra nam nie pluje. Jedno z dwóch. Chłopcy zagrali wybornie, więc damy radę. Spokojnie, spokojnie, będzie dobrze. Gryf nie może odnaleźć formy? Nie, no jest dobrze. Biorę na siebie całą winę, jest git, no. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, to jest najważniejsze, słuchajcie, w tym wszystkim. Żeby zespół był bardzo szczęśliwy, bo wtedy oni też dużo lepiej grają. Buanga zmęczony, to mi się trochę nie podoba. No ale trudno, jest jak jest. Stroje. Jak my ostatnio graliśmy? Może teraz tak zagrajmy, co? O. I to chyba będzie git. Nie wiem, czy mi się nie zrenderowało po prostu to, co jest z tyłu, czy o co tu chodzi. Dwumecz 1-1. Zaczynajmy, moi drodzy, zaczynajmy. Szykuje nam się dziś prawdziwe piłkarskie święto. Coś, na co czeka każdy kibic piłki. No i zaczynamy ten drugi mecz Gryfonowie versus Anderlecht. No i jedziemy, moi drodzy. Hoffman do Buangi, Buanga do boku, do Alvareza, Alvarez. No, kurde, Alvarez nie bardzo ma tu co zrobić. Dobra, Alvarez, dobre podanie do Adek Berno. Dobrze, Adek Berno bokiem. Adek Berno wrzuca, jest tam jeszcze Huerta. Odegranie do Rodrigueza. Rodriguez strzał, ale Schmeichel to broni. Do Sancheza. Nie do Rodrigueza. Mówię, oni są tacy sami, cholera. No jak bracia. Sanchez na krótko do Huerty. Huerta wrzuca. No dobrze, ale no niestety. Schmeichel to obroni. Plan był dobry. No wykonanie nie do końca. Dobrze, na spokojnie. Fosu, głową. Jeszcze. Przepraszam, nie Fosu, tylko Atajach. Fosu teraz przy piłce. Fosu. Odegranie do Adekberno. Adekberno do Huerty jeszcze. Huerta wbiega w pole karne. Nie ma z kim. Huerta. Odegranie. Dobrze, Buangale. To trzeba strzelić, no.
To trzeba strzelić, no lepszej sytuacji nie będziesz miał raczej już w tym meczu. Co ty chciałeś, wbiec do tej bramki jeszcze? Dobrze, brawo, Hoffman. Hoffman przy piłce, na boku boiska, Hoffman. Hoffman, on nie ma za bardzo z kim. Hoffman jeszcze kiwa tutaj. Hoffman, odegranie. Dobrze, Rodriguez. Rodriguez z Sanchezem, Sanchez. Sanchez będzie strzelał z daleka, ale zablokowany niestety. Ajajaj, Dreyer. Dreyer do Doldberga. Jest tutaj Atajak, Dreyer jeszcze. Leoni, Leoni będzie wybiegał. Leoni. Leoni, no ale panowie, tu trzeba go... No, no nie, nie, nie możemy tak dawać. Dobrze, Kowar, brawo. Brawo, Kowar, brawo. Mamy rzut rożny. No, myślałem, że na krótko rozegrałem, a tu jednak nic z tego. Hoffman wybił tą piłkę, ale niepotrzebnie. Aude. Oj, Amzuzu. Amuzu, Amuzu. Amuzu do Dolberga. Dolberg jeszcze do Ritza. Ritz z Kowarem. Sam na sam. No i niestety mamy 1-0. Mamy 1-0. No niedobrze, niedobrze, panowie. Nie możemy tak zaczynać meczu. Ale to jest ta niewykorzystana sytuacja, która się zemściła momentalnie wręcz. Adegberno. Dobrze, Adegberno, tak jest. Brawo, Adegberno. Będzie wybiegał, zbiega do pola karnego. Adegberno, jeszcze odegranie do tyłu do Hoffmana. Hoffman, jeszcze Schmeichel. Ja pierdolę, Huerta. Tu trzeba trafić. Huerta, jeszcze. Na krótko, z Sanchezem. Sanchez strzał z daleka, ale niestety nic z tego. Panowie, panowie, bo wy mi podpadniecie dzisiaj, naprawdę. Schmeichel, na krótko, do Soleta. Solet. Solet. Odegranie do boku, do Jakoba, Jakob. Jakob. Do Leoniego, Leoni. Leoni, ale jest tutaj Angulo, dobrze. Jeszcze Jakob. Jakob, ale jest tutaj Dreyer. Jest Dreyer i jest Atajach. Atajach mocniejszy, szybszy. Oj, dobrze. Dobrze, Atajach, jeszcze, jeszcze. Utrzymaj, na spokojnie. Nie ma spiny, nie ma spiny. Atajach do Huerty na dobieg. Huerta za plecami odbiorców. Obrońców, nie odbiorców. Huerta jeszcze odegranie do Buangi. Buanga, ale tam zablokowany, pokopany po kostce. Jeszcze Fosu głową, ale no nie możemy tak zagrywać. No jest faul. No na całe szczęście w sumie. Jest Rodriguez też. Rodriguez. Rodriguez, dobrze się kiwa, Rodriguez, jeszcze odebranie do Sancheza, Sanchez! Jaki spalony tam był niby? Halo, halo! Solet, na krótko do Ritza, Ritz. Ritz, do boku, do Amuzu, Amuzu, jeszcze z Ritzem, Ritz, Ritz. I na całe szczęście koniec tej pierwszej połowy, no tu trzeba zmobilizować zespół. Wygląda to bardzo źle, słuchajcie. Wygląda to naprawdę bardzo źle. I chyba Hoffmana sobie wymienimy za Blancharda w tej sytuacji. Tak by wypadało, myślę, zrobić. Tak by wypadało zrobić. Za Adegberno niech wejdzie Mabry. Ale Mabry jest środkowym. Kurwa, to źle zrobiłem. Poczekajcie. Bo tu Moreira musi wejść. Za Adegberno. No i na razie tak zostawmy. Zobaczymy w połowie drugiej połowy, co to będzie. A tymczasem wracamy na boisko. Dolberg do Ritza, Ritz do Leoniego, Leoni z Ritzem z powrotem. Jeszcze do Jakoba, do boku, Jakob. Jakob do Dreyera, Dreyer. Dreyer do Diawary, Diawara do Jakoba. Jakob do Dreyera. No panowie, no ale to trzeba... Dobrze, 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 dobrze. No co prawda z faulem, no ale trudno. Najważniejsze, że zatrzymany jest ten atak. Wrzutka do Dolberga. Dolberg z Fosu. Jeszcze Atajach. Dobrze. Oj, oj, oj. Co to było? Co to była za ręka? Co to było za zagranie w ogóle? Atajach. Dobrze, bokiem boiska. Atajach. Atajach. No ale on musi mieć z kim. No i kurwa. Dreyer. Dreyer jeszcze z Nelsonem. Nelson. No ale panowie, no to trzeba coś przycisnąć. Ktoś musi tam, kurna, ruszyć dupsko, no. Jeszcze zbiega do środka, strzela. Oj, 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 no nie możemy tak dawać, bo Kowar mógłby sobie z tym nie poradzić tym razem. I byłby problem. Fosu, do środka, do Angulo. Angulo, ale on znowu nie ma z kim.
Znowu jest przypał. Atajach do boku do Huerty. Huerta w pole karne. Huerta. Jeszcze tu kiwa. Huerta do Buangi. Buanga do środka, ale tam nie było nikogo. Tam nie było nikogo z naszych. Jeszcze Ritz do boku do Amuzu. Amuzu! Oleż podanie! Co tu się dzieje? Aude! Ale jest Angulo! Dobrze, Angulo, brawo! Uratowałeś tą sytuację! Jeszcze Dolberg z Hazardem! Hazard i mamy 2-0! Doskonale! Ja pierdolę! Co tu się dzieje, panowie? Nic w tym sezonie nie idzie tak, jak powinno! Huerta do boku! Dobrze, Huerta, brawo! Huerta strzela, no i brawo, 2-1! Dobrze, Huerta, no ale to trzeba wyrównać, trzeba przycisnąć! Trzeba przycisnąć teraz, już nie ma żartów! Jeszcze Dolberg z Ritzem, Ritz! Do boku do Amuzu do boku do Aude! Aude wybiega, wrzuca! No ale na całe szczęście przerzucił to! Jeszcze Jakob! Do Hazarda, Hazard, dobrze. Atajach do Huerta. No ale panowie, to trzeba ruszyć dupsko. Tu trzeba atakować, a nie się zatrzymywać. Huerta w pole karne. Huerta, on nie ma z kim zagrać, no i traci tą piłkę, ale jeszcze Schmeichel, no niestety. O, Atajach, dobrze. Głową do Huerta. Huerta z Rodriguezem, Rodriguez jeszcze. Próbuje, aj, faulowany tam. No i chyba żółta kartka będzie, chociaż nie. Nic z tego niestety. Dobra, Sanchez z 23 metrów. Sanchez, tu wszystko zależy od ciebie. Sanchez będzie strzelał. Sanchez, błagam cię, strzel to! No ale nie tak lekko. Schmeichel to broni, jak gdyby nigdy nic. Niedobrze, no. Niedobrze. Dobrze, Angulo. To Alvarez. Dobrze do Moreiry. Moreira bokiem boiska. Moreira, ale on musi mieć z kim. No i Moreira traci to. Ale jest jeszcze tutaj. No, panowie, to trzeba przycisnąć w takiej sytuacji. Nie możecie ich tak zostawiać. 89 minuta. I jeszcze mamy kontratak z Anderlechtu. Jeszcze faulował. No kurwa! No i koniec będzie, słuchajcie. Koniec. Świetna i pewna interwencja. I mamy, mili państwo, koniec tego meczu. I widzimy radość kibiców gości, których drużyna pozostaje w grze. Awans to awans i nie ma sensu zbyt długo rozwodzić się nad tym, czy do kolejnej rundy mogła przejść inna drużyna. Czasem wystarczy strzelić jedną bramkę więcej i tak też było w tym dwumeczu. Kto będzie za tydzień rozpamiętywał styl? Dobra dyspozycja. Zespół na pewno doceni taki wkład w mecz. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym występie indywidualnym. Na pewno satysfakcję daje bramka i dołożenie jakże ważnej cegiełki do wygranej zespołu. Zasłużone bramki. Pozwolicie, że przez chwilę nie komentowałem nic. O kurwa. Nie, nawet nie idę na wywiad pomeczowy. Dajcie spokój. Masakra po prostu. Masakra, nie? Masakra. W Ekstraklasy nie wygramy. UEFA nie wygraliśmy. Europy League nie wygraliśmy. Szczerze mówiąc, Jest dramat. Warto się, myślę, rozejrzeć za ofertami pracy. Ale międzynarodowymi, nie tymi. Międzynarodowe oferty pracy. A, bo w międzynarodowych mamy tylko... Okej, mam rację, tego nie chcę, czekajcie. O kurwa. O, to zajebiste podania. No to w zajebistych miejscach mnie chcą. Albo w Lechu, albo w Szwecji. O kurwa. O Jezus Maria. Oj, ale dramat. Nigdzie mnie nawet już nie chcą, słuchajcie. Tak słaby jest ten sezon.
Tak słaby jest ten sezon, że nigdzie mnie nie chcą, nie? Tak nam źle idzie. No mecz z Górnikiem to aż z wrażenia zrobię skip. W sensie... Zrobimy symulację. Powiem wam, że... Nawet nie wiem, co wam powiedzieć za bardzo, nie? No tu chociaż wygraliśmy. Ale powiedzieć, że jest mi smutno w tej sytuacji, to tak jakby nic nie powiedzieć. Nie? To tak jakby nic nie powiedzieć. Jest po prostu dramat. Jest po prostu dramat. Jest po prostu, słuchajcie, dramat, no. Jest po prostu dramat. O, no nie wiem, serio, nie wiem, no po prostu zmieszało mnie to. Masakra. Jestem rozbity, dosłownie jestem rozbity, słuchajcie. Jestem rozbity, więc wydaje mi się, że dzisiaj nie ma sensu już, żebym grał następny mecz. Bo to się może tylko źle skończyć. A jednak chcemy chociaż wygrać tą ekstraklasę. No jest 9 punktów straty, więc nie jest jeszcze nic nie do odrobienia, bo mamy ile meczy jeszcze do końca? Poczekajcie. Znaczy jeszcze do końca chyba mamy, co? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. 8, 9 meczy. 9 meczy, z czego 3 musimy wygrać i 3 musi... I 3 musi w tym czasie przegrać Legia. Więc no... Nie mało w sumie, nie? Nie mało. No 30% szans bym to tak ujął. No ale zobaczymy. Natomiast słuchajcie, mam nadzieję, że mimo wszystko ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Oczywiście zachęcam też do wspierania. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć.